Witam bardzo, bardzo serdecznie w gościnnych progach Sanktuarium Powsińskiego. Ogromnie się cieszę, że tak licznie odpowiedzieli Państwo na zaproszenie i chcą to dzisiejsze popołudnie jesienne z nami spędzić. Proszę Państwa, dzisiejszym koncertem inaugurujemy drugą powsińską jesień muzyczną. Bardzo się cieszę, że możemy dotrzymać słowa danego w zeszłym roku, że te koncerty, których zainaugurowaliśmy w zeszłym roku, będą kontynuowane także w tym roku. Bardzo się cieszę, że są wśród nas przedstawiciele dzielnicy, także w imieniu zarządu dzielnicy Wilanów, w imieniu Rady Dzielnicy Wilanów bardzo serdecznie Państwa witam, bo to przede wszystkim dzięki nim dzisiaj mogliśmy się tutaj spotkać na tym koncercie, ponieważ organizatorami koncertu są Dzielnica Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Kultury Wilanów i Parafia Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie. A teraz bardzo serdecznie proszę już gospodarza dzisiejszego koncertu i wszystkich koncertów powsińskiej jesieni muzycznej, pan Bogusław Kaczyński. Serdecznie. Nie widzieliśmy się przez cały rok na koncercie. Ostatni raz gościliśmy tutaj na poprzednim festiwalu Powsińska Jesień Muzyczna. No, wiele w tym roku się wydarzyło, bardzo wiele się wydarzyło, ale nie poddajemy się i bardzo Państwu dziękuję. Może są wśród Państwa ludzie, którzy pisali do mnie tak piękne listy, kartki i przysyłali maile internetową drogą. 10 tysięcy maili. Wszystko to ukaże się w książce poświęconej walce z chorobą, którą to chorobę staram się pokonać, dzielnie pokonać, mimo wszystko, mimo rokowaniom lekarzy i wbrew wszystkiemu. Dziękuję bardzo. To także wszystko dzięki Państwu ma taki przebieg, jaki ma, że lekarze się dziwią, piszą doktorat z tej sprawy i mówią, że nie sądzili, że coś podobnego może się zdarzyć, czyli powracanie do zdrowia wbrew medycznym diagnozom. Dziękuję Państwu za wszystkie słowa gorące słane do mnie i za gorące myśli i modlitwy. Dziękuję Państwu. Gwiazdą wieczoru będzie światowej sławy polska śpiewaczka, artystka, która jest ozdobą największych scen operowych Europy, Ameryki, gwiazda opery wiedeńskiej, opery drezdeńskiej, Teatru Wielkiego w Warszawie, opery w Helsinkach, ale nade wszystko Metropolitan Opera, a już ma podpisany kontrakt na dwie role w Covent Garden Opera w Londynie. Jest ona wizytówką współczesnej polskiej opery, odnosi wielkie sukcesy na scenach operowych świata. Występowała z Luciano Pavarottim, występowała z Placido Domingo, pasmo sukcesów, pasmo znakomitych recenzji. Jest ona prawdziwą ulubienicą publiczności. Każdy jej występ gromadzi tłumy publiczności. Proszę Państwa, to jest taki dowcip, to jest dowcipna opowieść, ale autentyczna. Mira Zimińska, wielka śpiewaczka, która przed wojną wyjeżdżała także z Warszawy na występy gościnne do różnych miast, przyjechała do jakiegoś miasteczka na recital swój, wystąpiła z tym recitalem, ale wcześniej była w garderobie, charakteryzowała się, stało w garderobie kilka krzesełek, ale dyrektor sali koncertowej i impresario jednocześnie wchodził co chwilę do garderoby i brał krzesełko, brał krzesełko, brał krzesełko, ale ona dalej się charakteryzowała. W pewnym momencie, kiedy już nie było tych krzeseł obok, on wszedł i powiedział: Pani Zimińska, niech Pani wstanie na chwilę. Pani Mira wstała zdziwiona. Co on ma do powiedzenia jej? A on wziął w tym czasie ostatnie krzesło z garderoby, jakie było, na którym ona siedziała. I ona mówi: proszę pana, co pan robi? To jest moje krzesło. A on mówi: trudno, pani Zimińska, dzisiaj mam nadkomplet na widowni.
To samo zdarzyło się dzisiaj przed koncertem. Okazało się, że kościół jest za mały, aby pomieścić chętnych usłyszenia Małgorzaty Walewskiej i nam też z garderoby dzisiaj zabrano wszystkie krzesła. I ta opowieść o Mirze Zimińskiej mi się przypomniała, jako że okazuje się, wszystko w życiu się powtarza. Proszę Państwa, Małgorzata Walewska zwyciężyła na konkursie w Los Palmas, a poza tym zwyciężyła, o czym wiedział cały świat, na konkursie Luciana Pavarottiego w Filadelfii. Przyjechała z Europy reprezentować Europę na ten wielki konkurs operowy i zdobyła nagrodę na tym konkursie. To było początkiem jej światowej kariery. Śpiewa ona znakomicie, brawurowo, można powiedzieć, partie operowe, dramatyczne partie napisane na głos mezzosopranowy, ale także śpiewa bardzo pięknie recital pieśniarski, utwory, które kochamy bardzo i których bardzo chętnie słuchamy. Dlatego też pozwolą Państwo, że rozpoczniemy dzisiejszy recital od słynnego utworu, który ma charakter utworu niezwykle skupionego, niezwykle uduchowionego, powiedziałbym kościelnego nastroju. To będzie Ombra Mai Fu z opery Xerxes Händla, a potem będzie Ave Maria Schuberta. Utwór doskonale znany, ale jakże on inaczej brzmi, kiedy ten utwór śpiewa wielka artystka. No i jako trzeci utwór na początku, ojca pieśni romantycznej, kompozytora, który nazywał się Franciszek Schubert, mieszkał w Wiedniu, żył bardzo krótko, tylko 31 lat, ale skomponował całe cykle pieśni, bez których nie wyobrażamy sobie rozwoju kultury muzycznej, kultury w ogóle. Ojciec pieśni romantycznej i jego tragiczna, dramatyczna pieśń Śmierć i dziewczyna. Trzy utwory, a akompaniować, towarzyszyć na fortepianie będzie Anna Marfińska, córka profesor Haliny Słonickiej i Jerzego Marfińskiego, znakomita pianistka, kameralistka, związana z Teatrem Wielkim w Warszawie, a wcześniej absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie i uczelni amerykańskich, gdzie odbywała studia uzupełniające. Małgorzata Walewska była w Konserwatorium Warszawskim uczennicą Haliny Słonickiej, dlatego bardzo często towarzyszy jej podczas koncertów ta znakomita pianistka, córka Haliny Słonickiej. A więc prosimy na scenę Małgorzatę Walewską i Jerzy Fryderyk Händel, Ombra Mai Fu. Yeah.
przede mną okulary i tak się waham, czy je założyć, czy nie, bo muszę przeczytać fragment poezji i trzeba by raczej okulary założyć. Ale wspomniana przeze mnie Mira Zimińska, która wtedy, kiedy mi to powiedziała, miała lat 96, pracowała ciągle jeszcze, była dyrektorem Mazowsza, a zmarła mając oficjalnie 96 lat, ale w tym 5 lat odjętych, o czym ja wiem i dzisiaj mogę Państwu zdradzić, bo mi to powiedziała, czyli miała 101 lat. I proponowałem Pani Mirze, że trzeba się przyznać do tych 5 lat odjętych w 30 latach, kiedy jechała na występy do Paryża i urządzimy piękny jubileusz stulecia. Ona mówiła, nie wiem doprawdy, nie wiem, czy się przyznać, nie wiem. A ja pytałem, co Pani nie wie? Trzeba się przyznać do tego. To jest piękny jubileusz, 100 lat, równo 100 lat. Ona mówiła, nie wiem sama, pomyślę jeszcze, zastanowię się nad tym, bo wyjdę na kłamczuchę. No więc potem nie wracaliśmy do tego tematu i Pani Mira zmarła, mając lat oficjalnie 96, ale to było 101. I kiedyś powiedziała mi, kiedy byłem u niej, pamiętaj, żebyś nigdy nie przechodził na emeryturę i nigdy nie używał publicznie okularów. Powiedziała mi te słowa. Bo to postarza. Ja tak słuchałem tego, co mówi, patrzyłem na nią. Ona oczywiście nigdy publicznie nie używała okularów, w domu do czytania tak, ale publicznie nigdy nie używała. I kiedy w telewizji potrzebowałem coś przeczytać, na przykład list Moniuszki do matki albo do żony lub list Chopina, i miałem okulary przy sobie, oczywiście w kieszonce, zawsze dyżurne były okulary, bardzo bałem się wyjąć okulary, czytać, żeby Pani Mira potem nie miała do mnie pretensji z tamtego świata, że używam publicznie okularów. Dlatego okulary leżą na stoliku, no ale dzisiaj muszę je użyć, żebym mógł odczytać strofy poezji, którą Państwu za chwilę przeczytam. Proszę Państwa, teraz będzie muzyka Ryszarda Wagnera. Dwie pieśni. Państwo się zdziwią. Ryszard Wagner i pieśni. To twórca oper, twórca dramatów muzycznych. Kiedy pisał pieśni, to wprost nieprawdopodobne. Pisał pieśni. 5 pieśni napisał w życiu i to w środkowym okresie swojego życia, kiedy był sławnym i wielkim kompozytorem. Pieśni te są apoteozą miłości, wielkiej jego miłości. Ale po kolei, żeby Państwo zrozumieli dokładnie, o co chodzi. Wagner był już po sukcesach Holender Tułacza, Lohengrina, Tannhäusera, wielkie światowe sukcesy. I nagle poznał w Szwajcarii parę starszego mocno pana małżonka, pana Vincent Dong, który był bankierem i finansistą szwajcarskim, i jego młodszą, piękną żonę Matyldę Weizendong. Dyrygował wtedy symfonią Beethovena właśnie w Szwajcarii. Państwo Weizendong zaprzyjaźnili się z Wagnerem, byli nim oczarowani i zaproponowali, że może u nich zamieszkać na jakiś czas. Wagner zatrzymał się u gościnnych gospodarzy. Pan Weizendong, mając pieniądze ogromne, niewyobrażalne, wypłacał Wagnerowi comiesięczną stypendium twórcze, czyli pensję twórczą. Ponadto powiedział, że zbuduje w ogrodzie dom, gdzie Wagner będzie mógł spokojnie żyć i komponować swoje utwory. Ale wkrótce miało się okazać, że jego znajomość, czyli Wagnera, z panią Weizendong przerodziła się w wielką miłość. Sytuacja niezręczna, sytuacja okropna, o której zaczęło mówić pół Europy. Skandal wybuchł i Wagner opuścił gościnny dom pana Weizendong, ale wiózł ze sobą teksty, liryki 5 pieśni, które Matylda napisała. To te pieśni za chwilę usłyszymy. Pierwsza pieśń to będzie Anioł, a druga pieśń będzie to Ból.
Doskonale, że w tym roku decyzją Parlamentu Polskiego obchodzimy 70. rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego. Wielki to polski kompozytor, prawdziwie europejskiej, światowej rangi. Jemu zawdzięczamy rozkwit współczesnej polskiej muzyki. Wiemy doskonale przecież, że gdyby nie Karol Szymanowski, że gdyby nie jego nowatorskie poczynania, nie mielibyśmy Lutosławskiego, Pendereckiego, Berda i innych wielkich twórców. To on przełamywał to wszystko, co zastał w muzyce, te dawne wzory XIX-wieczne, on to wszystko ulepszał, udoskonalał. On wnosił powiew nowego ducha, ducha światowego do polskiej kultury muzycznej. Stworzył wielkie dzieła, stworzył także cykle poruszające pieśni. Komponował pieśni do różnych tekstów, do tekstów głównie poetów młodopolskich. To była jego młodość, poeci jego młodości, poeci jego życia. Posłuchajmy dwóch utworów Karola Szymanowskiego. Utwory te są bardzo znane publiczności, doskonale znane. Będą to hymny Karola Szymanowskiego. Święty Boże,
z opusu piątego, czyli bardzo wczesny utwór, i drugi Jestem i płaczę. Pisane były do tekstów Jana Kasprowicza, tego, który mieszkał w Zakopanem, w Harendzie, młodopolski poeta, który ukochał góry, ukochał Zakopane i tam osiadł i tam został pochowany. A więc dwa utwory Karola Szymanowskiego dla uczczenia rocznicy jego śmierci.
Dwie pieśni innego sławnego polskiego kompozytora, Mieczysława Karłowicza. Mieczysław Karłowicz to niespełniona nadzieja polskiej kultury muzycznej, ba, europejskiej czy nawet światowej kultury muzycznej. Był wybitnie utalentowanym młodym człowiekiem. Otrzymał staranne wykształcenie na Uniwersytecie w Heidelbergu, wtedy prestiżowy uniwersytet w Europie, a także kończył Konserwatorium Warszawskie, klasę kompozycji. Skomponował wiele poematów symfonicznych, wiele pieśni, całe cykle pieśni, bo pieśni wtedy były szalenie modne i oczekiwane przez wykonawców i przez publiczność. Niestety Karłowicz zginął tragicznie w wieku 33 lat. Trudno sobie to wyobrazić. 33 lata. Zasypany przez lawinę w Tatrach. Lawinę, która zeszła z Kościelca. Posłuchamy dwie pieśni Mieczysława Karłowicza. Będzie to pieśń Na śniegu i druga pieśń Skąd pierwsze gwiazdy. Thank you.
zakończenie naszego koncertu dzisiejszego, dwie arie operowe, bo przecież opera jest domeną, jest terenem działania Małgorzaty Walewskiej. Będą to dwie piękne arie operowe, aria Charlotte z opery Werther, Masneta. Masnet to romantyczny francuski kompozytor, a Werther to jego wielkie dzieło, podobnie jak Manon. Dzieła do dzisiaj grywane w teatrach operowych świata. Partia Charlotte, zakochanej do szaleństwa w Wertherze Charlotte, jest jedną z najpiękniejszych arii operowych. I teraz druga aria, to aria Favority, aria Leonori, O mio Fernando. Wielka, brawurowa, koloraturowa aria Donizettiego. Te arie Małgorzata Walewska śpiewała na konkursie przed Luciano Pavarottim i dostojnym jury, i Pavarotti wyrażał swoje wielkie komplementy, był zachwycony wykonaniem tej piekielnie trudnej, rzadko wykonywanej, rzadko włączanej do repertuaru przez śpiewaczki arii operowej. A więc posłuchajmy Werther Masneta i aria z opery Favorita, aria Leonori. No, 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 no,
Thank you.